W zależności od producenta kostki rosołowe mogą mieć zróżnicowany skład. Mogą to być bardzo proste i tylko 2-3 składniki, a mogą to być składniki, które będą wypełniały smak późniejszej potrawy. Najczęściej stosowanymi taką jakby bazą kostek rosołowych jest sól, glutaminian sodu albo pochodne glutaminianu, podobne wzmacniacze smaku i aromatu, tłuszcz, najczęściej utwardzony, chociaż deklarowany jest jako olej roślinny, ale bardzo często jest stosowany utwardzony. Często nośnikiem jest maltodekstryna, czyli czyste węglowodany, oczywiście troszeczkę zmodyfikowane w porównaniu do pierwotnej ich wersji, czyli powiedzmy do skrobi. Różnego rodzaju susze warzywne, tylko dodawane one są w bardzo małych ilościach. I tak w zasadzie to jest wszystko. To jest taka baza. Ale niektóre kostki mogą zawierać tylko i wyłącznie nośnik i ewentualnie sól plus glutaminian sodu, najczęściej dodawany jako czysty składnik stanowiący wzmacniacz smaku słonego, mięsnego, grzybowego. Kostki rosołowe w naszym gospodarstwie domowym, ale także w przemysłowej produkcji potraw stanowią tak zwany koncentrat smaku. I tutaj kojarzymy, może dlatego kostki rosołowe, bo kojarzymy to ze smakiem rosołu. Ten smak rosołu ściśle z kolei związany jest właśnie z tym smakiem takim glutaminowym. Smakiem, który jest postrzegany jako korzystny. Ten smak niestety uzależnia. Może nie smak uzależnia, ale właśnie związek, który zawarty jest w tych kostkach rosołowych, powoduje, że mamy coraz to większy apetyt. Dlatego mówimy, że uzależnia. Nawet jest sporo publikacji na ten temat, że spożywanie albo systematyczne, albo zwiększona jednorazowa ilość spożytego dodatku, czyli tego glutaminianu sodu w naszej diecie, w naszych potrawach, powoduje, jest ściśle skorelowany z BMI, czyli z naszą masą ciała. I niestety właśnie poprzez kojarzy się, że to uzależnienie wpływa na nasz większy apetyt, a to może kojarzyć się ze zwiększeniem masy ciała. Jeśli chcielibyśmy zastąpić taką tradycyjną kostkę rosołową jakimś innym składnikiem, który dałby ten sam efekt, mamy dwa wyjścia. Po pierwsze, powinniśmy poszukać innych kostek, które w swoim składzie nie zawierają czystego glutaminianu sodu. I tutaj polecałabym ekstrakty drożdżowe. Jest to dokładnie taki sam smak, ale nawet pełniejszy. Czysty glutaminian sodu ma posmak chemiczny, ekstrakt drożdżowy ma posmak taki pełniejszy, z nutą grzybowego, mięsnego, więc to jest, uważam, że bardzo bezpieczne i bardzo korzystne. Drugą opcją jest przygotowanie własnych kostek rosołowych. I co jest tajemnicą? Należy przygotować bardzo dużo przypraw. Takich przypraw, które stosuje się jako dodatek do sosów, do rosołu. Może to być lubczyk, może to być pietruszka, może to być seler, może to być por. Różnego rodzaju aromatyczne przyprawy, takie jak pieprz. W odpowiedniej ilości powinniśmy je bardzo dokładnie rozdrobnić. Mięso. Może to być mięso wołowe, wieprzowe albo drobiowe. Wszystko należałoby mocno ugotować i gotować tak, jak przygotowujemy przetwory, czyli gotować, ale nie jako rosół, tylko jako taką papkę, prawda, którą zagęszczamy w sposób naturalny, mieszając podczas ogrzewania. Dotąd aż uzyskamy taką mazistą właśnie postać, którą później można zhomogenizować, zapakować słoiczki, zakręcić, spasteryzować jeszcze, żeby taki słoiczek potem mógł być przechowywany przez dłuższy okres czasu. I mamy własne pseudokostki rosołowe. Ale też są takie domowe metody, które polegają na tym, że po uzyskaniu takiego koncentratu mięsa i przypraw można delikatnie podsuszać na przykład w piekarniku, pokroić odpowiednio, zapakować folię aluminiową, można to też zamrozić, niekoniecznie trzeba pasteryzować i również mamy gotową taką jakby przyprawę do własnego użytku w każdej chwili.